Indycatch.pl. Teraz się w sumie nie mogę zdecydować, czy rozmawiam z trenerem, czy rozmawiam z zawodnikiem. Jak to jest? Łukasz Chlewicki dalej, zawodnik KSW, czy przede wszystkim jednak trener? Cześć, witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć, że no, nadal jestem zawodnikiem KSW, ale w tej chwili jestem na gali tutaj z Filipem po prostu jako trener i w tej funkcji jestem tutaj, a kiedy jestem zawodnikiem, no to troszeczkę inaczej to wygląda, a w tej chwili skupiam się i skupiamy się tutaj na pracy z Filipem i żeby było wszystko okej. Okay. Zanim przejdziemy do Filipa, to jeszcze tylko podpytam. W takim razie powiedziałeś, że jesteś dalej zawodnikiem KSW, co nas bardzo cieszy. Czy są jakieś rozmowy na temat powrotu do kratki w tej właśnie roli? Wiesz co, ja jak najbardziej jestem gotowy w każdej chwili wejść do klatki i walczyć i nie przebieram, żeby ewentualnie, jeżeli dojdzie do czegoś takiego. A tak naprawdę to wszystko zależy od włodarzy, od ludzi, którzy ustawiają karty walk, kiedy będą chcieli mnie zobaczyć. No i od pracy menadżera Pawła Kowalika, który z nimi tutaj będzie negocjował i pracował nad tym, żebym ja jednak wszedł jak najszybciej do klatki, no bo czuję chęć walki nadal. Wyzwanie ze strony Normana Parka przyjąłeś niemal natychmiast, odbiłeś piłeczkę, powiedziałeś, jeżeli włodarze chcą, to ja mogę też to zrobić i możemy ze sobą walczyć. Co sądzisz o Normanie jako o zawodniku oraz o tym, co robi poza klatką? Czy ci się podoba ten styl promowania się, czy też niekoniecznie? Tak, jeżeli chodzi o to, że tam jakaś padła sugestia o walkę ze mną, więc ja no nie to, że szukam jakichś takich wyzwań na potyczki, na słowa, ale no siłą rzeczy, że tak powiem, że wziąłem te wyzwanie jak najbardziej nie tyle do siebie, tylko po prostu jeżeli chcesz, nie ma problemu, możemy zawalczyć bez żadnego ciśnienia. I taka konfrontacja jak najbardziej fajna dla mnie, ja bardzo, bardzo, nawet jeżeli on tak wyszedł z taką opcją i sugestią, no to czemu nie, tak? Czemu nie spróbować, czemu nie dać dobrej walki? Ja będę gotowy, jeżeli tylko padnie decyzja, że mam się z nim bić, to na pewno będę się z nim bił. Rozumiem. No to w takim razie przejdźmy do roli trenera. Jak oceniasz formę Filipa na te kilkadziesiąt godzin przed walką? Wiesz, tak naprawdę zweryfikuje to klatka, tak? Dzień walki, czy trafiliśmy, strzeliliśmy się z formą. Na pewno jest tak przepracowane, że ufam w to wszystko, że zrobione zostało wszystko dobrze i tutaj z pełną determinacją Filipa pracy, jak i tutaj w klubie pracujemy nad tym, żeby każdy z zawodników strzelał się z formą doskonałą na tą godzinę zero, czyli tutaj mamy tą sobotę, żeby wyszedł do klatki i zrobił swoją robotę na korzyść taką, że to jego ręka pójdzie do góry, no i jest gotowy na takie wyzwanie, na taki bój i tyle, no, taka nasza praca. Właśnie, jak wygląda rozpracowywanie przeciwnika przed walką? Dostajecie nazwisko, siadacie razem, oglądacie te walki, czy raczej robisz to sam i potem przekazujesz wnioski swoim zawodnikom? To jest tak, że no, dostajemy na przykład, że tak powiem, propozycję, czy to menadżer Paweł podsyła nam informację, że jest takie zestawienie. Analizujemy to sobie na spokojnie. Tak, najczęściej się zdarza, że my jako klub Grappling Kraków i tutaj zawodnicy, którzy ze mną pracują, ja z nimi pracuję, nie wybieramy, nie przebieramy w zestawieniach. Możemy bić się z każdym, tylko potrzebujemy odpowiedni termin na walkę, żeby się przygotować w 100%. No i tak tutaj było też i tak jest zawsze, że raczej staramy się mieć ten czas minimum jakieś tam 6 tygodni, 8 tygodni pracy BPS-u, czyli bezpośredniego przygotowania startowego. No i wtedy co, no siadamy sobie na spokojnie, tak, analizujemy walki rywali, bo ja jestem też takim trenerem, że ja nie analizuję cały czas kogoś, cały czas nie śledzę tego rynku na zasadzie, bo zwariowałbym, jeszcze wchodząc na salę, prowadzić treningi, uczestniczyć w treningach, dbać o swoją formę i zawodników podopiecznych, więc ja dopiero zaczynam działać wtedy, kiedy jest już nazwisko, wiem kto, co i jak, no i wtedy siadamy i analizujemy sobie gdzieś tam wspólnie, ja, zawodnik, trenerzy, czy to stricte parteru Marcin Dudek, czy trenerzy od pięściarstwa, od stójki, którzy tarczują zawodników, czy to Paweł, czy pan Sobkowski. No naprawdę w moim przypadku Heniu Piwowar, trener od tarcz, który ze mną pracuje. Także tutaj jest ta analiza głęboka, wtedy staramy się to no, przeanalizować każde ruchy, gdzie można ugryźć zawodnika, w cudzysłowie mówiąc, ugryźć w pozytywnym słowa znaczeniu, z której strony zaatakować, a z której strony uważać na jego
jego, że tak powiem, knyfy, jego tam jakieś dobre sytuacje. Przeciwnik Filipa, czyli Bartek Kopera, jest nowym nabytkiem KSW, no ale walczył dla polskich organizacji wcześniej, innych, więc mieliście na pewno okazję przyjrzeć się jemu też dokładnie, obejrzeć nagrania z jego walk. Jakbyś mógł ocenić Bartka, jego najmocniejsze i najsłabsze strony, to co byś przede wszystkim wymienił? Wiesz co, ja tu nie jestem oceniany na pewno, tak, ale na pewno od analizy zawodników, którzy biją się, czy rywali naszych zawodników, moich zawodników, z którymi mam przyjemność i pracuję, więc tutaj Bartka pod tym kątem nie mogę oceniać, bo no mówię, nie jestem od oceniania. Zweryfikuję to klatka, tak jak mówię, w sobotę, a jeżeli chodzi o Bartka tak stricte, to, no to mogę powiedzieć na pewno, to jest charakterny taki wojownik i trzeba być czujnym do samego końca. No jesteśmy na to przygotowani, na wyzwanie i wiem o tym, że oboje panowie dadzą dobrą walkę i będzie co oglądać i tak jak mówię, na pewno nie ma jakiegoś lekceważenia, bo Bartek nie jest zawodnikiem takim, którego można lekceważyć i to, że debiutuje, to wcale nie może mu przeszkodzić, a wręcz może go też napędzić, więc tutaj bym był czujny do samego końca. Inny z twoich zawodników, Salim Tuari, wrócił właśnie z USA. Był tam pełne 2 miesiące, jeśli ja się nie mylę, czy coś koło tego? Jakoś tak. To był uzgodniony ten wyjazd? Czego konkretnie jakby szukał, czego potrzebował Salim, żeby i stąd wypłynął ten właśnie wyjazd do USA? Nie, on tak sam po prostu miał możliwość wyjazdu, miał czas, że tak powiem, w grafiku swoich organizacyjnych momentach, że mógł sobie wyjechać, pozwolić na ten wyjazd, no to gdzieś tam było też rozmawiane i właśnie z menadżerem i gdzieś tam po stronie z kimś tam jeszcze, że mógł sobie pozwolić na ten wyjazd i uważam, że dobry ruch, bo jest to coś innego, styczność w takim teamie i praca z takimi też trenerami, a przede wszystkim dla niego kontakt z takimi zawodnikami, którzy walczą na całym świecie i to myślę, to tylko jest plus i mówię, ja jako trener tutaj w klubie, w grapplingu jestem zadowolony z tego, że Salim tam pojechał, popracował, miał szansę popracować z czołówką, z jednymi z lepszych zawodników naprawdę i fajnie i tak jak z tego co wiem, to też nie miałem jeszcze okazji nawet dobrze usiąść z nim na kawie, porozmawiać, bo nie było czasu, ale z tego co się orientuję, byliśmy gdzieś w kontakcie na Skype'ie czy jakoś tak, to parę rzeczy tam jakiś przybył, które mam nadzieję gdzieś tam mi, że tak powiem, też w pozytywnym słowa znaczeniu sprzeda te knyfy jakieś i będziemy tego używać i na pewno, bo ja staram się i jak i moi zawodnicy, z którymi pracuję, staramy się być w miarę otwarci na i przede wszystkim ja też chcę, żeby nie stawać, nie zamykać się gdzieś zaściankowo w jednej płaszczyźnie, czy trenujemy Mixed Martial Arts i pracujemy nad tym, abyśmy mogli się też rozwijać, nie tylko, że bazujemy tylko na tym swoim, ale jak coś fajnego ktoś przybierze czy coś, to zaraz adoptujemy to, próbujemy adoptować to na początek dzienny. Nie? Salima ostatni raz w Oktagonie widzieliśmy, pierwszy i ostatni raz w Oktagonie UFC widzieliśmy w październiku. Czy są już jakieś słuchy na temat jakiejś następnej walki dla niego? Co, tak naprawdę Salim, tak jak mówię, tutaj wiem, przetrenował dobrze tam, będą w Stanach. Tak naprawdę o szczegóły trzeba pytać menadżera i tutaj no, ja na tą chwilę nie mogę nic powiedzieć. Nawet nie jestem tak doinformowany, może nawet, więc nie jestem w stanie. Naprawdę tutaj trzeba menadżera pytać o te sprawy, jeżeli chodzi o kolejnej walki, zakontraktowania, jak to dalej wygląda. A na pewno po tej walce, którą zrobił poprzednią i wziął ją, że tak powiem, z biegu, czy i też z dobrym zawodnikiem, który no, trudnym był rywalem jako do takiej taktycznej walki, ustawił sobie walkę, ta walka była, mówię, na pewno Salim został doceniony też przez nich, że biorąc walkę z takim zawodnikiem, taką od kopa, no i toczył walkę naprawdę na pewnym dystansie, gdzie wcale nie było tak i w żadnym wypadku, jak wychodzi tutaj do walki, że gdzieś na straconych pozycjach czy coś, nie, po prostu wziął chłopak walkę, był gotowy na to, żeby wyzwanie przyjął i uważam, że na tamten moment, na to co, bo wiadomo, nie mieliśmy właśnie tego czasu BPS-u, przygotowania startowego pełnego, to jest inaczej troszeczkę, jak zawodnik wychodzi tak z biegu, z marszu, a inaczej jak ma spokojną głowę, wiesz, że jesteś przepracowany, wytrenowany, ale znając tą, no, że tak powiem, ten charakter taki, tą determinację tego, żeby się zawziąć na to, żeby tam być i no to Salim tutaj wykonał pracę taką, która zaowocuje, myślę, że
Może niebawem gdzieś tam się coś ukaże, ale to mówię, to ja naprawdę jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jeżeli coś, to będziemy mieć na licynk i coś od Pawła, jako od menadżera, to wtedy możemy coś powiedzieć. Na tą chwilę nic nie wiem. Czyli musimy męczyć Pawła Kowalika, zrobimy to. To mogę obiecać. Jeśli wam się uda, to proszę bardzo. Kręci się, więc może się da namówić. Okej, to jeszcze pytanie w takim razie o Agę Niedźwiedź. Aga ma już nieskazitelny rekord. Ostatnia walka z Jennifer Mayą. Wszyscy widzieliśmy, bo obserwowaliśmy tą walkę. Ja chciałabym zapytać, bo tak, Aga przewalczyła 5 rund. Walczyła na pełnym dystansie. Nie widzieliśmy po niej, żeby miała problemy jakiekolwiek z kondycją. Natomiast czegoś musiało w tej klatce zabraknąć, że nie udało się Jennifer pokonać. Mimo że kilka razy było takie momenty, kiedy myślałam, że ta walka skończy się przed czasem i Agnieszce uda się Jennifer skończyć przed czasem. Czy miałeś okazję rozmawiać z Agnieszką na spokojnie już po tej walce, analizować w jakiś sposób błędy, które w tej walce popełniła? Czy w ogóle były jakieś błędy? Czy po prostu Jennifer okazała się tak świetna, bezbłędna? Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że tutaj, czy w przypadku męskiego MMA, jak i żeńskiego MMA, no jest bardzo mało zawodników z nieskazitelnym wynikiem, bez porażek, czy tam bez remisów. Naprawdę, nie tacy mistrzowie i jedna porażka nigdy nie skreśla nas, czy jedna, dwie, trzy, to się tak układają puzzle, że naprawdę można się bardzo fajnie odbić. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tą walkę tutaj Agi z Mają, oczywiście, że po samej walce była jakaś tam rozmowa, żeśmy porozmawiali, jak to zawsze się dzieje, że z zawodnikami siadamy, gdzieś tam gadujemy pewne rzeczy, gdzie co zagrało, gdzie co nie. I co, ale powiem szczerze, no na tą chwilę ja bym po prostu nie zaglądał w to, co było, tylko szukałbym tego, co jest przed nami i bardziej bym pracował na przyszłość, nie? To, co myśmy wyciągnęli z wniosków odnośnie Agi pracy, jak i inni trenerzy, którzy z nami pracowali, i tak samo ja i Aga, to zostawiamy dla siebie i to już było i wchodzimy, idziemy dalej. Tutaj walka z Mają to nie jest w żadnym wypadku żadne cofnięcie się krokiem w tył, dwa kroki w tył. To jest mocna pozycja, to była bardzo mocna rywalka. Aga naprawdę się postawiła i z bardzo dobrej strony. Dwa razy miała ją na dupie. To znikąd się nie bierze, tak? No ale mówię, to tak się układa, tam są cyfry w sensie sędziowania, inne rzeczy. Ja tak jak mówię, ja uważam, że Aga naprawdę tutaj się zaprezentowała w tej walce dobrze, dość solidnie, a gdzieś tam coś nie zagrało, ale tak jak mówię, ja już nie wracam do tego, bo to było kiedyś, idziemy dalej mimo wszystko i czekamy tylko na to, czy i kiedy, gdzie mamy się stawić i się stawimy pewnie, znaczy chodzi o Agę, tak? O walkę w klatce. I ostatnie pytanie o galę KSW 42, która się zbliża, w zasadzie półtorej dnia już będzie. Mam pytanie o to, nie ma na tej karcie żadnego freaka. I gala okazuje się, sprzedaje się świetnie, miejsca wyprzedane, pay-per-view podobno idzie również rewelacyjnie. Chciałabym wiedzieć, jakie jest twoje zdanie w takim razie w tym momencie. Myślisz, że możemy już robić MMA i KSW na tak wysokim poziomie jak teraz, żeby ta sprzedaż była tak wysoka i żeby to MMA było tak popularne, jak jest w tej chwili i ta popularność rosła już bez freaków? Czy oni nadal są jednak potrzebni? Wiesz co, ja nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę też w słupkach takich jak medialnych, jak się ogląda gale. Ja do tego wglądu nie mam, tak? A na pewno wcześniejsze walki, które wykonywał i nie jako freaki, tylko też tak uważam, że dużą pracę tutaj zrobił Mariusz Pudzianowski. Ta praca jak najbardziej jestem za taką pracą i Mariuszowi naprawdę niejednemu małolatowi pokazałby tą determinację pracy i o co w tym wszystkim chodzi. A czy jestem za takimi walkami? No jeżeli ludzie, społeczeństwo nie są przygotowani na to, a musi to ściągać na zasadzie, że tak powiem, ludzi przed telewizory, czy wykupywanie ten. Aczkolwiek ja mówię, no ja akurat nie jestem, wychowywodzę się czysto i mocno z krwi i kości jako sportowiec, jako ciężką pracą pracuję. No i no, celebryci mają gdzieś bawić, mają gdzieś celebrować. Nie wiem, czy akurat to jest dla nich miejsce w klatce. Jeżeli tak jak mówię i tu jestem skłonny to powiedzieć, jeżeli zanim jakakolwiek osoba, która celebruje życie publiczne i to, co robi, chce wejść do tej klatki i naprawdę się skonfrontować, niech przyjdzie, zapraszamy na trening, zobaczy, co to znaczy i później podejmie decyzję, czy naprawdę chce być taką celebrytką, nie?
To dla porównania w takim razie. Pracujesz w Rio Grappling Kraków. Grappling Kraków. Okej, czemu mi to Rio? Wchodzi mi przez Wrocław. Tak, bo to zboczenie z mojego ja Zdolnego nie Śląska. Zboczenie. Nie wtrącam. Okej, tak jest. Grappling Kraków. Macie zajęcia, prowadzicie zajęcia dla różnych grup, i zarówno dla panów, i dla pań. Również wiem, że są różne grupy oczywiście wiekowe, więc teraz pytanie. Z tych, dajmy na to, 30 osób, które przychodzą na pierwsze zajęcia, którym się wydaje, że przyjdą trenować KSW, ile zostaje? Wiesz co, no to jest dobre. Akurat tak, żeś tak to długo opowiedział, ale tak jest. Faktycznie, że ja sam do tej pory nieraz, no taka jest prawda. Ludzie się pytają, ja kiedyś tam, nie wiem, 5-6 lat temu gdzieś siedząc na saunie, sam się spotkałem z takim pytaniem, a to pan trenuje KSW? No to ja mówię, tak, no trenuję. No i sobie myślę, no tak, no skoro jestem zakontraktowany, to mogę powiedzieć, że trenuję, tak? Ale tak było i to jest z mojej autopsji takiego normalnego życia i to mnie spotkało. Jest to i to trzeba przyznać, tak jak mówię, tutaj w Europie i tutaj w Polsce naprawdę mocna, bardzo mocna pozycja KSW na rynku robi robotę, no i tego się nie da uniknąć, no i ludzie odbierają to na tej zasadzie. Nie trenujesz MMA, tylko pan w saunie mnie się pyta, czy ja trenuję KSW. Powiedziałem, no tak, no trenuję KSW, no co mam mu powiedzieć, tak? A z tych takich ochoczych do trenowania KSW zawodników, nazwijmy to, którzy przychodzą na pierwsze zajęcie i wydaje im się, że od razu nauczą się latających kolan i obrotowych łokci. I jaki jest przesiew? Czy w ciągu pierwszego, nie wiem, tygodnia, miesiąca widzicie już, że z jednego, dwóch, 10 czy 20 będzie coś, a nagle się okazuje, że na przykład przestają przychodzić na treningi. Jak jest z tym zacięciem do trenowania? No jest tak, wiesz, to na pewno jest tak, że to jest czasem tak jak, wiesz, to tak jak, no czasem błyska to tak jak flash, jest szybko, w sensie jest iskra i ktoś fajnie mówi, dobra, przyjdę, bo jest na to moment, jest czas, jest to w cudzysłowie cool, nie? I wszyscy mają na to parcie. Ale tak naprawdę zostają jednostki, nie? Tak naprawdę, jeżeli ktoś robi to dla fanu, to ok, może się bawić jak najbardziej, ale tak, żeby wejść do tej klatki i mocno wypracować swoją pozycję, to naprawdę to są jednostki i same z siebie to selekcjonują, tak, tą ciężką pracą, bo przez tą ciężką pracę, jak i my trenerzy egzekwując od nich, no jest ta naturalna selekcja tego i są ludzie, którzy mogą to robić dla fanu i robią i fajnie, ale są też ludzie, którzy są determinowani i mimo wszystko ledwo schodzą z treningu, ale przychodzą na następny, kolejny, no i w ten sposób zaszczepiasz im bakcyla tego, który owocuje tym, że mamy rozwój tego MMA w Polsce, tak. Na koniec, zachęcamy do tego, żeby przychodzić na treningi i próbować swoje siły. Nie, no co? Nie, no świruję, tak? Nie, świruję. Podpuszczam się. Pewnie, że tak, nie? No to wiadomo, że ruch to sport, to zdrowie i naprawdę, tak jak jeszcze raz mówię, ktoś chce się bawić, tym niech się bawi. Ktoś chce iść w mocną pracę, ciężką i naprawdę żmudną, taką rzemieślniczą, zapraszamy na MMA. Dziękuję ci bardzo serdecznie za czas. Widzimy się na ceremonii ważenia oraz na samej gali. Dzięki serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów.